Cześć, witam Was serdecznie. Witam po weekendzie, po długim weekendzie majowym z tej strony Rankiem Biznesu. Słuchajcie, człowiek musi kiedykolwiek, człowiek najlepiej jakby odpoczął troszkę od kryptowalut i po prostu odłożył ten temat na bok, bo jest to potrzebne, żeby troszeczkę inaczej spojrzeć na pewne rzeczy. I ja dzisiaj po takim odpoczynku chciałbym podzielić się z Wami kilkoma istotnymi uwagami. Istotnymi uwagami, którymi myślę, mało kto się dzieli i mało kto o nich mówi. Słuchajcie, świat kryptowalut, można by powiedzieć, to nowa jakość inwestycyjna, to nowe, można powiedzieć, wyzwanie i nowa, jakby powiedzieć, struktura, która daje nam możliwości ogromnych takich nowych trendów, jeżeli chodzi o inwestowanie nie tylko i wyłącznie poprzez kupno Bitcoina i Ethereum, ale to NFT, to również i DeFi, zdecentralizowane finanse, to Web3, Metaverse i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie tutaj zerkniecie, przelatują takie różne nowe wiadomości, które pojawiają się w świecie kryptowalut, ale ja chciałbym dzisiaj nawiązać do pewnych istotnych naprawdę rzeczy, które mamy i które dzieją się, o których myślę, że warto powiedzieć. Podzielę to na kilka aspektów, do których się odniosę. Słuchajcie, pierwszym takim mega ważnym aspektem no to jest powoli kończąca się historia z NFT. Czytając dzisiejsze artykuły i wcześniejsze artykuły, które pojawiały się w czasie weekendu majowego, gdzieś tam w wolnym czasie sobie zerknąłem, no to mamy taką tendencję, że oprócz sześciu głównych tych wiodących prym, czyli tych małp, tam innych kryptopunków i jakichś tam jeszcze innych projektów, które wychodziły i które kosztują majątek, no to reszta to po prostu liczy glebę. A nikt już tak naprawdę nie patrzy przez pryzmat tych gównianych NFT-ków, o których ja mówiłem, które są, były i będą produkowane na skalę po prostu masową, które nic wspólnego nie mają tak naprawdę ze światem NFT, a tylko i wyłącznie z wyłudzeniem pieniędzy od ludzi. Powoli przestało to już interesować osoby, które wierzyły w to, że kupią sobie jednego NFT-ka albo dwa NFT-ki i zrobią na tym kolosalne pieniądze, tak jak to się sprzedawało tutaj w różnych mediach społecznościowych i w różnych opcjach. Następną rzeczą, którą również można by powiedzieć i przypisać do NFT, to ogromny hype nowo powstających projektów, które obiecywały tutaj gruszki na wierzbie i które jeszcze do tej pory i będą obiecywały coraz więcej. Takim projektem, który pierwszy poległ, i to poległ moim zdaniem na swoje własne życzenie, jest akcja Infinity, które nie podniesie moim zdaniem już się z tych kolan. Chociaż tam już robią cuda i próbują to wszystko naprawić, to tak naprawdę chciwość tych ludzi, którzy doprowadzili do upadku tak ogromnego potencjału w grze Play to Earn, no niestety dzisiaj skutkuje tym, że są daleko, daleko w tyle. Następnym projektem, który pojawił się na scenie kryptowalut, to mamy Move to Earn, czyli projekty, które będą zachęcało ludzi do tego, żeby ćwiczyli, biegali, skakali, nie wiem, jeździli na rowerze, pływali, nie wiem, Bóg wie, co jeszcze robili i dostawali za to pieniądze. Chciałbym Was też również przed tym wszystkim troszeczkę przestrzec. Oczywiście mamy stepen, który daje cały czas zarobić i ogromne zainteresowanie ludzi, bo jest, można by powiedzieć, tak jak Axie Infinity na samym początku było prekursorem tego naprawdę fajnego fajnej przygody, tak? Blockchain, kryptowaluty, ruch, zdrowie, sport i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko fajnie pracowało, tak samo Play to Earn było. Można było sobie grać, zarabiać pieniądze i się cieszyć. No niestety ludzie to zepsuli, a do tego doprowadzają właśnie ci, którzy tworzą takie aplikacje. Mam nadzieję, że w Stepenie nie będzie takiej opcji, ale jeżeli zerkniecie sobie, ile pojawia się nowych aplikacji oferujących ruch, to zdrowie i zarabianie pieniędzy, to jest mała bania. To jest po prostu nawet nie do opisania, ile kopii
pojawia się i ile będzie się pojawiało, dopóki to wszystko też nie łupnie na mordę i kiedy ludzie nie zaczną tracić kolosalnych pieniędzy. A więc to pierwszy aspekt, który mówi o tym, że trzeba patrzeć na to, co się robi i tam, gdzie się inwestuje swoje pieniądze. Następnym bardzo ważnym, istotnym aspektem, który wydarzył się w świecie kryptowalut i moim zdaniem również pokazuje, że no niestety blockchain to nie tylko nazwa i to nie tylko slogan, który często wymawiają niektórzy ludzie i używają go do tego, żeby hajpować różne wydarzenia, a blockchain to niestety użytkownicy, moi drodzy. Takim prostym przykładem jest Crypto.com. Crypto.com, który przez wiele lat, można by powiedzieć, zdobywał potencjalnych nowych inwestorów, oferując bardzo dobre zwroty, czyli cashbacki za karty, które oferowali do swojego konta na Crypto.com, na tej giełdzie. Po jakimś czasie ktoś tam stwierdził, że no niestety za dużo pieniędzy się rozdaje, bo w tej najdroższej karcie to było 8%, w tej trochę mniej, tej takiej można powiedzieć średniej, to było 5, 2, chyba 1 i 0,5% w tej najmniejszej. A więc ktoś poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że a oprócz tego jeszcze te procenty, które dostawały się za Crypto.com, za Kronosa, którego się gdzieś u nich stakeowało, no ktoś poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że no nie, halo, halo, nie będziemy rozdawać pieniędzy za darmo. Podniosło to taki raban wśród uczestników w tym programie, że kurs, można powiedzieć, Kronosa czy Kro spadł od razu gwałtownie o 17, a nawet i 20 ponad procent, a MF Finance spadł o 50% do 0,20 chyba 6 dokładnie centa. To uzmysławia, moi drodzy, nam następną rzecz, o której się nie mówi, że niestety albo istety, że kryptowaluty to tylko i wyłącznie ludzie. Ludzie, moi drodzy, ludzie, którzy inwestują pieniądze. To nie jest bajka i to nie jest guma w majtkę, którą można rozciągnąć, Bóg wie do jakiego tutaj rozmiaru, tylko to jest po prostu gumka taka mała, która po rozciągnięciu się do pewnych możliwości pęka. I tak jest właśnie ze światem kryptowalut. Ja wiem, że fajnie wszystko brzmi, kiedy się opowiada o różnych rzeczach, które dzieją się na kryptowalutach, kiedy się mówi o na przykład Elonie Musku, który wprowadza na Twitterze IPO, o różnych innych rzeczach, które mają na celu o adopcji przez różne kraje na świecie Bitcoina, uratowaniu Afryki przez niezależny system bitcoinowy i Cardano i wielu, wielu innych blockchainów i innych kryptowalut, do XRP, które ma wprowadzić Swift w nowym wydaniu, które ma zmniejszyć i pozwolić na przesyłanie transgranicznych pieniędzy za prawie free i wielu, 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 wielu innych rzeczach. Ale nikt nie mówi, że żeby to wszystko mogło istnieć i funkcjonować, to muszą być inwestorzy, moi drodzy, ludzie. I teraz z drugiej strony gdzieś tam się czyta, że jeżeli cały CoinMarketCap spadnie o 1,66 biliarda, to będziemy mieli odpływ w gestii paniki na rynku Bitcoina do 32 tysięcy, moi drodzy, a gdzieś już poniekąd mówi się o tym, że Bitcoin może wrócić do 20 tysięcy, że nie ma osób chętnych, które chciałyby inwestować w świat kryptowalut w tym momencie. Mało tego, coraz częściej pokazuje się i także sygnalizuje, że Bitcoin i kryptowaluty są w korelacji z giełdowymi akcjami Dow Jones, czyli amerykańskiej giełdy papierów wartościowych. Jeszcze za chwilę będzie pewnie do czegoś innego porównanie, jeszcze będzie za chwilę do czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. I ta niezależność kryptowalut będzie po prostu stłamszona, zgaszona i będzie pod publikę rządów i różnych innych instytucji, które, no można powiedzieć, nie mało kupują kryptowalut w określonych momentach. A tak naprawdę nie wiem, czy to jest prawda, że to jest tylko i wyłącznie spekulacja, bo powiem wam, że wiele rzeczy można pokazać i powiedzieć i oglądałem ostatnio, bo byłem teraz na Mazurach na odpoczynku takim troszeczkę weekendowym, byłem w Wilczym Szańcu i chciałbym wam powiedzieć, że po powrocie, oczywiście tam polecam zwiedzić Wilczy Szaniec, są piękne miejsce historyczne, które opowiada historię jednej z siedzib i twierdz Adolfa Hitlera, ale nie tylko pod tym względem, bo po powrocie do domu obejrzałem sobie film, jedną z tajemnic
którą odkrywa Bogusław Wołoszański dotyczące śmierci Hitlera i Ewy Braun na koniec II wojny światowej. I nigdy do końca nikt nie wyjaśnił, jak to było naprawdę. I tak samo jest ze światem kryptowalut. Nikt do końca nigdy nam nie powie, jak jest naprawdę. Gdzie leży całe clue do tego, żeby Bitcoin i kryptowaluty rosły? Gdzie jest końcówka i początek adopcji? Gdzie są regulatorzy? Gdzie jest cały świat poza tym tych instytucji, rządów, państw i tak dalej, to wszystko jest zagadką i to wszystko jest po prostu nigdy do końca niewyjaśnione. Ale mało tego, żeby każdy blockchain mógł istnieć, obojętnie czy to będzie Polkadot, czy to będzie Ethereum, czy to będzie Bitcoin, muszą istnieć ludzie, moi drodzy. Musi istnieć internet. I jeżeli nie będzie tych ludzi, a jak widzimy, coraz więcej ludzi odpływa ze świata kryptowalut, bo widzi gdzie indziej swoje marzenia, nie wiem, swoje inwestycje, no to moi drodzy, będziemy lecieć w dół i to znacząco. I powiem wam, że pamiętam, jak był to rok 2017, kiedy naprawdę dosyć sporo ludzi odpłynęło ze świata kryptowalut. Co może być zapalnikiem do następnych wzrostów w świecie kryptowalut? Ja nie wiem tak naprawdę. Powiem wam, że kończą się pomysły niektórym ludziom na to, jakby po prostu ten świat kryptowalut powrócił do nowych wzrostów. Takim zaparnikiem miał być Metaverse i Web3. Okazało się, że to nie jest prostą sprawą, tak moi drodzy, jak otrzymiałem, powiedziałem, bo nie da się tego zbudować w ciągu jednego czy dwóch miesięcy, a musi to trwać kilka lat. Kończył się tak naprawdę pomysły na szybkie zarabianie pieniędzy dla naciągaczy, bo tak naprawdę ludzie widzą, że gry play to earn, które są produkowane, są zwykłymi, chamskimi produkcjami, mające na celu tylko i wyłącznie wyłudzenie pieniędzy i nikt w to nie chce wchodzić. Kończą się też, powiem wam, piękne i czcze farmy na świecie kryptowalut, bo ile można pożyczać i obracać w kółko pieniędzmi. Mamy przykład przecież Wavesa, który napompował tą bańkę do granic możliwości, a wszystko później jebło aż miło. I to jest też następnym absurdem i następną rzeczą, która istnieje w świecie kryptowalut, gdzie można sobie produkować bez końca i pożyczać pieniądze i znowu je wpompowywać w system. Nikt tego nie nadzoruje, nikt nad tym nie ma pieczy. Następną rzeczą, która jest, to jest powstający świat stablecoinów na każdym blockchainie. Po co? Tego ja nie potrafię zrozumieć. Na cholerę to wszystko jest robione. Na cholerę? No, na cholerę, żeby zgarnąć pieniądze z rynku, być niezależnym, żeby wpompować w ich system odpowiednie wartościowe pieniądze. To jest dzisiejszy system świata kryptowalut. Ja wiem, że to jest narzekanie, ale niestety, moi drodzy, trzeba sobie gdzieś zapalić lampkę, że to nie jest już inwestowanie na pałę, że wejdę, kupię byle co, byle gówno, byle shit i będę z tego robił pieniądze. Nie, skończyły się już te czasy i te czasy będą jeszcze gorsze, bo niedługo nie będzie tak naprawdę niczego wartościowego poza pewnym tylko i wyłącznie gronem projektów kryptowalutowych oferującym znikome procenty, a opłaty, moi drodzy, za najróżniejsze rzeczy, które istnieją, bo o tym mówi Vitalik Buterin, gdybyście sobie tutaj zobaczyli, że ten poziom opłat transakcyjnych byłby naprawdę akceptowalny według Ethereum Buterina, czyli 0,05 centa, tak naprawdę nie istnieje. Bo nikt nie mówi o tym, że na mostach krzyżowych, żeby przesłać z jednego blockchaina na drugi, płaci się też absurdalne pieniądze, moi drodzy. Ja to sprawdzałem i powiem wam szczerze, że na przykład, żeby przesłać sobie z BSC, czyli z Binance Smart Chain na Metisa, na Andromedę, no nie pamiętam ile tam było, $200, $300, gdzieś w tych granicach, płaciłem $11. No to policzcie sobie, jakie to są procenty. Tu ktoś mówi, że o tym, że opłaty Ethereum spadły do 3 i coś tam dolara, ale za chwilę mówią, że ma powstać nowy jakiś NFT, który napompuje znowu do $14 opłaty. I jak ja słyszę teraz, że systemy bankowe, które mamy w realnym świecie, bo banki zarządzają naszymi pieniędzmi, oczywiście za wszystko też również płacimy, ale jeżeli ja mam możliwość zapłacenia za cokolwiek na świecie, gdziekolwiek, bezpłatną kartą kredytową do konta,
bezpłatną, no nie wiem, rewolt na przykład, wymiana pieniędzy za absurdalne jakieś niskie pieniądze, albo na przykład zapłacenie czegoś blikiem za free dosłownie, to śmiać mi się chce, jeżeli słyszę o systemie blockchain, gdzie są opłaty horrendalne, moi drodzy. I mamy tak naprawdę nowe powstające blockchainy. Pewnie ktoś za chwilę powie, że ja tutaj dzisiaj marudzę, że są opłaty w TRX-ie, na przykład jeden TRX za przesłanie, że na przykład coś na przykład kosztuje na Polygonie ileś tam 0,0 coś. No okej, oczywiście, ja nie mówię, że są takie możliwości, na przykład na Solanie przesłanie rzeczywiście między portfelami nie kosztuje majątek, tylko przejdźmy do innych rzeczywistych użyteczności tego, że na przykład z giełdy Binance nie da się przesłać na portfel Solany, na stepen pieniędzy, bo jest sieć przeciążona. Nie da się, moi drodzy. Z KuCoina też tego nie wyślecie. Oczywiście kosztuje to 1 dolar, ale nie możesz tego wysłać. Nie możesz wysłać w sieci blockchaina, rozumiecie, o co chodzi? Gdzie sieci są przeciążone. Ludzie, to jest absurd. To jest absurd. I o tym się nie mówi głośno, o tym nie komunikuje się w żadnym tutaj filmiku, nie mówi się, jaka jest naprawdę rzeczywistość tego blockchaina. Tak naprawdę, moi drodzy, my uczestniczymy w pewnych rozgrywkach, można by powiedzieć, rządowo-instytucyjno, nie wiem, propagandowych jeszcze, bo tak jest, ja to powiedziałem. Tak naprawdę chodzi o to, żeby nikt nie obalił dolara, bo Stany Zjednoczone byłyby największym bankrutem świata, gdyby dolar upadł. I pamiętam jeszcze 3 lata temu, czy 4 lata temu, kiedy następowały takie wymiany zdań na Discordzie, ludzie mówili, że za chwilę dolar nie będzie istniał, bo będą istniały cyfrowe waluty. No to jest to śmiech. Śmiech. I gdy ten czas nastąpi, to minie tu jeszcze jeszcze dosyć dalej. I takim może nie cudownym, nie dzisiejszym, po tym weekendowym, nie wiem, stwierdzeniem świata, jaki jest świat kryptowalut, chciałbym was naprawdę przestrzec przed tym, żebyście pochopnie podejmowali decyzje na hura, czytając najróżniejsze rzeczy, które pojawiają się w internecie, które ja dzisiaj wam tu przedstawiam, gdzie stablecoin goni stablecoin na każdym blockchainie, gdzie gówno goni gówno tak naprawdę i jest naprawdę gównem poganiane. I nie ma tak naprawdę dzisiaj pewnych wartości, które mają fundament. Ktoś powie, Bitcoin jest fundamentem na wiele, 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 wiele jeszcze lat do przodu. To też jest gówno, moi drodzy. Tylko inaczej owinięte, inny papierek. Tak naprawdę nie ma dzisiaj niczego pewnego w świecie kryptowalut do końca, co mogłoby uargumentować jakąkolwiek stabilizację ceny, jakąkolwiek stabilizację rozwoju i czegokolwiek innego, tak? Wszystko jest po prostu tylko i wyłącznie chęcią szybkiego zarobienia pieniędzy, szybkiego przerobienia tego wszystkiego zobaczcie, no to przecież ja to nie wymyślam. Wyścig monet najlepsze, najgorsze krypto w czerwonym kwietniu. Wszystko jest po prostu napędzaniem hejpu, tylko i wyłącznie. Gdzie tu jest tak sens, ktoś by powiedział, no to po co ty w ogóle jesteś w tym świecie i po co tutaj nagrywasz, tak? Chciałbym wam powiedzieć, że tak naprawdę jak patrzę dzisiaj na pewne kroki, które podejmowałem, to sam zastanawiam się, gdzie ja miałem głowę i jak to myślałem. Moim zdaniem dzisiaj w świecie kryptowalut warto inwestować w stablecoiny, ale fundamentalne to USDT, USDC i nie wiem, co jeszcze bym mógł do tego zaliczyć, BUSD na przykład, i znalezienie farmy, gdzie można zarabiać 15-16%. I to jest naprawdę dobry kierunek na dzisiejsze czasy w świecie kryptowalut. Na przetrwanie pewnych zawirowań, pewnego ustabilizowania się tego, co się dzieje w tym czasie, nie tylko w świecie kryptowalut, ale normalnym świecie inwestycyjnym. I uważam, że dzisiaj podejmowanie takich dużych zakupów ryzykownych, bo ktoś myśli, że znalazł dołek na jakimkolwiek projekcie kryptowalutowym, to myślę, że jeszcze grubo się pomyli.
bo dzisiaj nie ma żadnego sygnału do tego, a mamy przecież dzisiaj znowu obrady SEC federalnych o podniesieniu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Mamy wystąpienie Bidena i tak naprawdę dzisiaj nikt nie jest w stanie zagwarantować jakiegokolwiek postępu, jeżeli chodzi o finanse, tak? Mało tego, inflacja rośnie w każdym kraju europejskim i na świecie ostatnio. W Polsce dwucyfrowa i myślę, że w wielu krajach Europy również. I do tego konflikt na Ukrainie. Więc ta niepewność jest jeszcze daleko, daleko, daleko przed nami. I mówię, dzisiaj myślę, że nowi inwestorzy powinni skupić się na dobrej farmie z dobrym stablecoinem, przeczekać ten okres i być gotowym, kiedy pojawi się impuls na to, że rynek rzeczywiście idzie do góry. Nie wiem, czy to będzie po wakacjach, bo raczej wakacje w kryptowalutach to również takie można powiedzieć, taka cisza, można powiedzieć, wyciszenie się. To jesień zawsze przynosi jakiś trend, który pojawia się i to krótkotrwały, bo zazwyczaj do listopada tylko, a później mamy znowu spadki. Więc wyczekać na dobry moment inwestycyjny i wtedy pojawić się w kryptowalutach, a na razie po prostu przeczekać to w stablecoinach. Ja również, gdzie jest to możliwe, będę zamykał swoje pozycje i czekał spokojnie na to, co pokaże rynek za jakiś czas. Nie napalam się na nic, moi drodzy, na żadne gry, na żadne NFT-ki, na żadne gówna, które pojawiają się po prostu jak grzyby po deszczu. I fajnie się to wszystko czyta, fajnie się to wszystko na hajpie kupuje, kiedy jest spora ilość osób. I nie dokończyłem jeszcze o krypto, a mówiłem o krypto.com, że kiedy jest coś zaciśniane i są obniżane wartości, czy to na farmach, czy to w stakingach, czy w czymś innych rzeczach, to ludzie stąd po prostu uciekają. I wtedy to leci łeb na szyję. Nie ma wtedy ratunku. Nikt nikomu nie powie, że to jest fantastyczny projekt, że to jest cudowna rzecz, że to będzie istniało jeszcze przez 5 czy 10 lat. Nikogo to nie obchodzi, moi drodzy. Ludzie spieprzają stamtąd i idą tam, gdzie znowu ktoś im naobiecuje różnych najcudowniejszych rzeczy. I też nie patrzą, gdzie, co, dlaczego i po co. Ktoś obiecał, na początek dał zarobić i tam się jest. Zarobi z tego wszystkiego 1%, a reszta 99% jest dawcami kapitału. I takim akcentem chciałbym Was dzisiaj pożegnać. Oczywiście będę nagrywał różne poradniki, bo jest ich trochę rzeczywiście w świecie kryptowalut, ale inaczej patrząc już na to wszystko, nie na bazie hype'u i bazie sprzedawania czegoś, co jest mało istotne, tylko na rzeczywistym spojrzeniu na rynek kryptowalutowy w obecnej chwili i to, co może rozegrać się, ale patrząc na to obiektywnie tylko i wyłącznie. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Cześć.